Hej wszystkim, dzisiaj przyszedłem do Was z holem zakupowym. Nazywam go holem zimowym, bo większość tych rzeczy będę właśnie nosić w zimie, ale jest parę rzeczy, których nie będę nosić na dwór, co jest pewne na 100%. Jeśli zobaczycie coś, co powinno być noszone w lecie, to po prostu chodziło mi o to, że większość z tych ubrań jest na zimę. Zacznę od sklepu Shein, z którego mam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka czerwona bomberka. Spodobała mi się, ponieważ ma tutaj takie paski, które wydaje mi się, że fajnie grają z tym czerwonym kolorem i jest to bardziej taka inna kurtka, która przyciąga uwagę. Zamówiłam sobie ją w rozmiarze M, żeby była luźniejsza. I owszem, przyszła luźniejsza. Chciałam, żeby była duża, ale nie aż tak, więc wygląda na mnie trochę jak worek, ale nawet mi się podoba, więc wydaje mi się, że fajne stylizacje można stworzyć z tą kurtką. Następnie takie prześwitujące body. Jest to zrobione z takiej siateczki. Jest całe czarne i już od dłuższego czasu chciałam sobie zakupić coś takiego. Nieważne, czy byłaby to bluzka, czy takie body. Chciałam po prostu coś z taką siateczką, co byłoby prześwitujące i można coś pod to fajnego założyć. Coś takiego jak fajny bralet czy stanik. Pięknie moim zdaniem wygląda, więc z tego jestem zadowolona i wybrałam sobie rozmiar S. Kurtki w Topshopie w tym roku mi się bardzo spodobały, więc postanowiłam, że kupię sobie taką czarną kurtkę właśnie. Topshop ma prześliczne te kurtki i nie wiedziałam, który kolor wybrać, czy może ciemno niebieski, czy czarny, ale jednak wybrałam czarny, bo będzie do wszystkiego pasować i po prostu jest to taki kolor, w którym czuję się komfortowo. Jest to bardzo ciepła kurtka, ma tutaj fajne futerko tutaj. Podobają mi się tutaj także detale przy tych zamkach, bo mamy tutaj takie kółeczka, co wydaje mi się, że fajnie wygląda. Kurtka jest naprawdę porządna i jedyne, co mnie wkurza w tej kurtce, to to, że zamek mi się zawsze zacina, zaplątuje mi się w ten materiał i tak dalej, a po prostu muszę się przyzwyczaić, żeby delikatnie zapinać tę kurtkę i wtedy nie ma żadnych problemów, ale kurtka idealna na zimę. W sklepie Urban Outfitters kupiłam taki piękny bralet z Calvina Kleina. Podoba mi się o wiele bardziej niż ten klasyczny taki bralet, ten stanik. To jest moim zdaniem bomba, zakochałam się w tym. Wzięłam to właśnie w kolorze szarym, bo wydaje mi się, że najlepiej wygląda, ale jestem po prostu zakochana w tym. Uważam, że ma przepiękny krój i świetnie by właśnie wyglądał pod tą prześwitującą bluzką, którą wcześniej pokazywałam. Następnie sklep Foot Locker. To jest sklep sportowy, bo w Polsce raczej go nie macie. Zacznę od skarpetek, bo w końcu mam skarpetki z Adidasa. Ogólnie te skarpetki były w takich sztukach po 3, ale tutaj pokażę Wam jedną sztukę, bo nie ma sensu pokazywać trzech. Więc pierwsze to są takie krótsze skarpetki, całe czarne z białym logo. Mega wygodne. I kolejne są takie dłuższe. Chciałam, żeby one właśnie podchodziły pod kolano, ale są troszkę krótsze niestety. Ale nadal są to takie dłuższe skarpetki. Całe białe z czarnym logo tym razem. Więc tak samo bardzo wygodne i tak, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć o skarpetkach. I ostatnią rzeczą z tego sklepu jest taka bluzka z Nike'a. Była ona kupiona w dziale męskim, ale bardzo mi się spodobała, bo jest taka zwykła i fajnie będzie wyglądać. Jest to rozmiar S, oczywiście męski, więc dla mnie jest trochę za duża, więc jest właśnie taka luźna, co bardzo mi się podoba w takich bluzkach ostatnio. Nie wiem jak określić ten kolor, bo nie jest to czarny, nie jest szary. Wydaje mi się, że to jest taki miks kolorów i ma bardzo fajny materiał. Następnie w sklepie JD zakupiłam sobie nową parę butów. Szczerze powiem Wam, że parę miesięcy temu nienawidziłam tych butów. Uważałam, że są ohydne, ale zmieniło mi się coś i bardzo mi się zaczęły podobać, więc wybrałam sobie takie. Są to buty o nazwie Air Max 97 Ultra. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to mogę napisać nazwę w komentarzach. Są to buty bardzo solidne. Wydaje mi się, że idealne na zimę, bo nie rozkleją mi się, są bardzo takie, nie wiem jak to, no są twarde po prostu, ale fajnie się także w nich chodzi. Uwielbiam te buty i wydaje mi się, że opłaca się je kupić. Ostatni sklep odzieżowy to sklep Pretty Little Thing. Jest to sklep internetowy. Odkryłam go parę miesięcy temu i ciuchy są prześliczne w moim guście i do tego bardzo tanie. Dodatkowo ten sklep ma bardzo często jakieś zniżki czy coś takiego, więc bardzo fajnie. Pierwszą rzeczą są takie szare spodenki z wysokim stanem. Nie jest to może jakiś solidny materiał, ale chciałam, żeby to były takie spodenki, w których będę chodzić po domu albo spać. I muszę powiedzieć, że są bardzo wygodne, są także bardzo obcisłe. Kosztowały chyba 4 funty, więc naprawdę super cena za coś takiego. Pamiętam, że z tej strony kupiłam sobie także takie skarpetki do kolan, ale nie mogę ich teraz znaleźć niestety. Nie wiem, co się z nimi stało, bo szukałam, ale
nigdzie ich nie ma. Ostatnią rzeczą z tego sklepu są buty, o których marzyłam odkąd po prostu dowiedziałam się o tym sklepie, bo poszukałam wtedy jakichś kozaków na obcasie i po prostu je zobaczyłam, nie mogłam uwierzyć i codziennie wchodziłam na tą stronę i na nie patrzyłam, bo jeszcze wtedy nie miałam pieniędzy, żeby je kupić, ale w końcu je mam. Wyglądają tak, jak widać są to takie kozako szpilki, w miarę wysokie są te buty, ale jeśli chodzi o chodzenie, to nie ma masakry, bo miałam buty, w których chodziło się jeszcze trudniej. Damy sobie radę z tym, nie kupiłam tych butów, żeby w nich nie chodzić, więc jest dobrze. Te buty się właśnie tutaj zaplątuje, jak to się nazywa? Te buty się po prostu wiąże. Mają po bokach także taką siateczkę i styl tych butów jest moim zdaniem przepiękny. Przepięknie będą wyglądać do jakichś spodni, do sukienek i cena także była bardzo przystępna. Teraz przechodzimy do części kosmetycznej tego haulu, bo tego też jest troszkę, więc chciałam się z wami tym podzielić. Zacznę może od marki Make Up Revolution i te kosmetyki kupiłam w Superdragu. Na początek te paletki, które pokazywałam wam na snapie. Jeśli mnie macie na snapie, to wiecie, o co chodzi. Jeśli nie, to dodajcie mi na snapie, bo czasami właśnie pokazuję wam tam jakieś nowości, zanim pokażę je na YouTubie, więc jeśli chcecie mnie dodać, to zapraszam. Są to właśnie te nowe paletki z Make Up Revolution i słyszałam, że w Polsce jeszcze ich nie ma, ale mają niedługo jakoś wejść na rynek, aczkolwiek możecie je kupić online. Ta srebrna paletka nazywa się After Party i w niej możecie znaleźć takie, wydaje mi się, że są to bardziej takie cienie na noc, na jakieś wyjścia, na jakieś imprezy, bo mamy tutaj dużo takich błyszczących, ciemniejszych cieni. Bardzo podoba mi się tutaj ta kolorystyka i imiona są także genialne. Ta bardziej taka złotowa nazywa się Guest List i to są bardziej kolorki na dzień, bym powiedziała. Mamy tutaj więcej takich pomarańczy, róży, są też brązy. Taka bardziej neutralna paletka. Jedna taka paletka kosztuje 10 funtów, w Polsce będzie to jakieś 50 zł, więc wydaje mi się, że się opłaca, bo pigmentację mają nawet fajną i na oku się fajnie prezentują, więc... Tutaj mam także taki lip kit. To jest szminka i konturówka w jednym. Lip kit właśnie nazywa się Unicorn Dream, czyli jest to taki fioletowy odcień. Jest to bardziej takie błyszczące duo. Wydaje mi się, że jest to coś fajnego na jakieś wyjścia. Ostatnio u nas w mieście otworzyli nowy sklep o nazwie Kiko, czy tam Kiko Milano, nie wiem, czy to ma znaczenie. Szczerze to wcześniej nie słyszałam o tej marce, ale jak było właśnie wtedy otwarcie i weszłam do sklepu, to zdałam sobie sprawę, że jest to bardzo fajny sklep kosmetyczny. Ich produkty bardzo mi się spodobały, więc kupiłam sobie parę. Najpierw pokażę wam cienie, więc to jest taki błyszczący pomarańczowy cień. Ma bardzo fajną pigmentację i fajnie wygląda na powiece. Strasznie ten kolor mnie przyciągnął. Na powiece nie jest on tak bardzo intensywny, jak tutaj można zobaczyć, ale nadal jest to bardzo fajny cień. Następnie taki mega, mega złoty cień. Od razu zwrócił moją uwagę. Naprawdę przepięknie wygląda na oku. Tutaj mam pomadkę w płynie. Uważam, że te opakowania, szczególnie tych pomadek, są przepiękne. Uwielbiam ten kolor. Nawet nie wiem, jak go określić, ale jest to bardzo, bardzo ciemny róż. Pomadka jest naprawdę trwała i fajnie wygląda na ustach, więc... Uwielbiam pomadkę, uwielbiam kolor, z tego jestem bardzo zadowolona. Ostatnią rzeczą, którą wybrałam sobie w tym sklepie, był błyszczyk. Błyszczyk, który jest tak śliczny, jest on taki lekko różowy, można powiedzieć, że jest także troszkę fioletowy. Ma w sobie właśnie takie drobinki brokatu i jest prześliczny, naprawdę. Prześlicznie także pachnie, więc to jest plus. To już na tyle, jeśli chodzi o ten haul. Jeśli chcecie więcej filmików, w których pokazuję wam, co takiego kupiłam ostatnio, nieważne, czy są to ubrania, czy kosmetyki, to dajcie mi znać w komentarzach oraz polubcie ten filmik. Nie zapomnijcie, że zaobserwować mnie na Snapchacie oraz na Instagramie. I jeśli nie chcecie przegapić żadnych nowych filmików, to zachęcam was, abyście kliknęli w ten dzwoneczek na dole i wtedy będziecie mieli ode mnie takie powiadomienia, jeśli wstawię jakiś nowy filmik. To wszystko na dzisiaj, będę widzieć się z wami w następnym filmiku. Pa, pa!